Cześć, witajcie, ja jestem Nexo i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Na samym wstępie chcę wam przypomnieć o moim Instagramie Nexo przez 3U. Pierwszy link w opisie, wpadajcie. Oraz zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Także co, ja już się przedłużam i zapraszam was do oglądania. Ken Heron i jego asystent Gary, badający duchy, odkrywa stary wypalony dom pokryty sadzą i popiołem. Dookoła jest pewno śmieci, a każda powierzchnia jest ostra i popękana, więc nie mogą zostać długo. Wychodząc, Ken ma wrażenie, że są obserwowani, a Gary to szybko potwierdza. Rzeczywiście ta postać obserwuje ich z samego rogu okna, jest ledwo zauważalna, widać tylko świecące oko. Jest przykucnięta, aby nikt jej nie zauważył. Nikt nie powinien stać w tym miejscu. Ken i Gary byli właśnie w tym domu i oboje wiedzą, że to część pokoju z zawaloną podłogą. Anything behind me? I'm scared. I don't want to look back there. Is there anything? Wouldn't it be messed up we see somebody looking out of the window? Dude, there is something up there. What? My house. Oh. Stop messing with me. I'm gonna have nightmares. Dude, shoot your light back up there. Because you know you said you couldn't see visible light. Yeah? But yes, you can. Where? What? Shoot that flashlight up on the... Shoot the flashlight up on... Oh, cool. Streamer Oniku Specnaz Boss podejrzewa, że jego dom jest nawiedzony. Nagrał klip i wrzucił na swój kanał. Jest całkowicie pochłonięty grą, gdy ubranie na jego drzwiach podnosi się bez żadnego powodu. Rękaw jego kurtki unosi się w powietrzu, jakby chciał przywitać się z obserwującymi go fanami. Możliwe, że jest to ustawione, ponieważ grał w horror i po prostu chciał przestraszyć widzów. This looks not good. Please, I don't wanna go, please. This doesn't look good. Please, I don't wanna go. To rzekome wideo o duchach zostało zrobione na drugim piętrze szkoły, ale myślę, że może to być po prostu krzesło ciągnięte za sznurkiem. Wydaje mi się, że po przybliżeniu widać linkę. Najpewniej chcieli zrobić żart komuś, kto nie zna tej szkoły. Ten ziarnisty film z telefonu komórkowego pochodzi z SNDT Women University w Mumbai w Indiach. Idą długim korytarzem, gdzie jest pełno drzwi do sal. Gdy widzą innego ucznia idącego w drugą stronę, sądzę, że go nie widzieli, ponieważ była to tylko para butów bez ciała. Jak myślisz, czy jest to edytowane? Czy naprawdę takie coś miało miejsce? Pies szczeka w oddali na widok rzekomego ducha unoszącego się wokół kobiecej uczelni w Anasol w Indiach. Wygląda na to, że początkowo unosi się w powietrzu, ale potem przechodzi przez gałąź. Wydaje mi się, że widzę, jak chwyta gałąź drzewa w 6 sekundzie, więc nie mogę się zgodzić, że to prawdziwy duch. Sam Ghost Hunters rejestrują kilka interesujących dowodów na zjawisko paranormalne podczas dochodzenia w sprawie domu w Waterford w stanie Michigan. Kiedy detektor ruchu się włącza, nikt nie jest w pobliżu drzwi, więc powiedz mi, jak to się mogło stać? Następnie, gdy mówi cześć, czujnik ruchu zanika i pojawiają się orby. A kiedy rozmawiają o tym, co się stało, słychać trzy przerażające głosy. Most enough. Yeah. Less the, it was your standard to send it off. Oh, no. No, no. No. Oh, something this strong. Hello. Okay, what you are seeing right there lit up, that's the motion detector. And it just went off for no apparent reason. Because we just try film. Także to by było na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, strzelcie łapkę w górę oraz jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie ten kanał po więcej, myślę, że nawet fajnych filmów. Także co, ja nie zabieram wam już poranka, popołudnia czy też wieczoru. Trzymajcie się na razie, cześć!